W roku 2025, w przyszłym roku, przypada 1700. rocznica pierwszego soboru ekumenicznego, który odbył się w Nicei, dzisiejsza Turcja, w 325 roku. Było to wyjątkowe wydarzenie, którego kontynuacją były kolejne sobory, zgromadzenia biskupów z całego świata, które odbywały się w kościele aż do Soboru Watykańskiego II. Z tej okazji na Wydziale Teologicznym organizuje się konferencja naukowa dotycząca historii, aktualności i wyzwań związanych z tym właśnie wydarzeniem z 325 roku. Historia, a więc kontekst historyczny wydarzenia, które zostało zwołane przez cesarza Konstantyna, jego aktualność dla dzisiejszego Kościoła, jak również w kontekście wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj Kościół katolicki, ale również wyzwań dotyczących jedności chrześcijan, ekumenizmu. W przyszłym roku chrześcijanie będą obchodzić wspólnie święta wielkanocne, a również dacie Wielkanocy był poświęcony Sobór w Nicei. Czwartego listopada, w poniedziałek, zapraszamy na godzinę 9 na ulicę Cukrową 12 do siedziby telewizji uniwersyteckiej Univisja, gdzie będzie miało miejsce nasze międzynarodowe sympozjum poświęcone Soborowi Nicejskiemu. Cieszymy się bardzo, że na nasze zaproszenie odpowiedzieli wybitni specjaliści zarówno z Polski, z Kanady, Francji, Włoch, reprezentujący różne dziedziny historii Kościoła, patrystyki, teologii dogmatycznej. Cieszymy się także, że będą z nami uczestnicy synodu, który właśnie ma miejsce w Rzymie, po to, żebyśmy wspólnie zastanowili się, jak to wydarzenie jest obecne dzisiaj. A zatem wszystkich serdecznie zapraszam 4 listopada, bądź bezpośrednio spotkamy się w sali przy ulicy Cukrowej 12, bądź też zapraszamy do uczestnictwa online. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.